final day promises to be nothing short of spectacular. Virtus Pro, they had to qualify for this tournament and they make it here to the grand final against NIP, some Swedish legend. What's next? He's walking around and just walking in a stack to the land. He gets a double hat trick of red. Ladies and gentlemen, put your hands together for your ENS1 Katowice champions, Virtus Pro! Dzień dobry, z tej strony Karol Pikispera i mam przyjemność zaprosić Was do oglądania historii graczy na tym kanale. Filip Neokupski urodził się 15 czerwca 1987 roku w Poznaniu. Jego rodzicami są Janusz Hayabusa Kupski oraz Małgorzata Irenka Kupska. Pseudonim Neo Filip przybrał pod wpływem filmu braci Wachowskich pod tytułem Matrix. Prywatnie skromny chłopak studiujący kiedyś turystykę i rekreację. Teraz jedna z największych legend w historii sportów elektronicznych. Od bardzo dawna cała rodzina Kupskich zagrywała się w gry komputerowe, lecz dopiero Counter-Strike umocnił więzi pomiędzy członkami rodziny Filipa. Wszystko zaczęło się od tego, że Janusz Kupski wraz ze swoimi dziećmi, czyli Filipem oraz Małgorzatą, zaczęli grać w Counter-Strike'a. Później zaciekawiona mama również dołączyła do swojej rodziny w tej zabawie. Od tamtej pory wszyscy członkowie rodziny Kupskich zagrywali się w starego, poczciwego Countera. Janusz Hayabusa Kupski postanowił pójść jednak o krok dalej i w roku 2001 założył drużynę o nazwie Specnaz. W składzie wówczas mieścili się Rulon, Blee, Miri, Pitrek oraz Neo. W późniejszym czasie za Pitrka wszedł NEK. W tamtym okresie na polskiej scenie liczyły się jeszcze dwa inne zespoły, Arystokracji oraz Beta. Mimo wszystko do roku 2003 to Arystokracji było numerem 1. Do czasu. Właśnie w 2003 roku nastąpiło przełamanie i na turnieju AMDPG Challenge Spetster, czyli dawne Specnaz, wygrało z Arystokracji. Później było już tylko lepiej dla drużyny Janusza Kupskiego. Niestety, w końcówce roku 2003 po powrocie Spetster z Korei zaczęły się problemy. Nastąpiło wiele zmian w składzie, te same problemy przeżywał również zespół Arystokracji. Według Janusza najlepszym pomysłem byłoby połączenie tych dwóch silnych ekip i tak też się stało. Wiosną roku 2004 powstała drużyna Pentagram Connection, gdzie w składzie występowali Luke, Neo, Taz, Zibi oraz Pitrek. W takim zestawieniu grali przez rok czasu, potem jednak zaczęły się zmiany w zespole, gdzie Zibi i Pitrek odeszli z tej polskiej formacji, a w ich miejsce weszli Mateusz Motyw Oryl oraz Mariusz Lord Cybulski. Po paru miesiącach grania w jednym składzie z Pentagramem pożegnał się Motyw, a w jego miejsce zastąpił go Jakub Kuben Górczyński. I tak oto powstała Złota Piątka, która występowała w polskiej organizacji Pentagram G-Shock. Ich pierwszym historycznym zwycięstwem był turniej gry online CS Lato 2006. Nikt raczej nie wierzył w tę drużynę, jednak tym zwycięstwem pokazali, że będą liczyć się na scenie sportowej. Do ich pozostałych osiągnięć pod nazwą Pentagram G-Shock możemy zaliczyć pierwsze miejsce WSWG 2006 London, pierwsze miejsce World Cyber Games 2006, pierwsze miejsce Intel Extreme Masters 1 oraz pierwsze miejsce SWC 2007. W ogólnym rozrachunku ich łączny zarobek z tych turniejów wynosił około 200 tysięcy dolarów. 17 grudnia 2007 roku organizacja PGS odeszła ze świata sportowego. Niniejszym cały skład Złotej Piątki, czyli Wiktor Taz Wojtas, Jakub Kuben Górczyński, Mariusz Lord Cybulski, Filip Neokupski oraz Łukasz Lugwnęk zostali bez wsparcia ze strony firmy. Rozpoczął się więc napływ ofert ze strony różnych koncernów. Ostatecznie dawni gracze z Pentagramu zdecydowali się na legendarną już organizację Meteor Makers. Pierwszym turniejem pod nowym szyldem dla Neo oraz pozostałej czwórki był Samsung European Championship 2008, który odbywał się na początku marca 2008 roku w Hanowerze. W finale całego wydarzenia znaleźli się nasi gracze z Meteor Makers oraz Szwedzi z organizacji Fnatic. Po ostatecznym starciu polscy zawodnicy zajęli dobre drugie miejsce. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, jednak 14 listopada 2008 roku koncern Meteor Makers postanowił pozbyć się zespołu Łukasza Lugwnęka. 17 listopada 2008 roku wszystko stało się jasne i Łukasz powrócił do naszej polskiej drużyny. Lecz tego samego dnia z memem pożegnał się Kuben, a za niego wszedł Filip Pionas Pionka. Wyglądało na to, że cały Meteor Makers poszło w złym kierunku, ponieważ ich wyniki nie były zadowalające. Doszło do wielkich spekulacji na temat rzekomego powrotu Jakuba Kubena Górczyńskiego do drużyny. No i plotki okazały się rzeczywistością. 1 lutego 2009 roku Kuben wrócił do zespołu w miejsce Pionasa. W wywiadzie dla MyMem.com opowiedział: tak jak przed momentem wspomniałem, Kuben należał do naszej ekipy od dłuższego czasu i bardzo dobrze do niej pasował. Każdy wnosi do zespołu coś innego, każdy gracz jest potrzebny pod pewnym kątem. Teraz dostrzegliśmy, że zmiany w składzie nie były tym, czego potrzebowaliśmy. W ogólnym rozrachunku do udanych turniejów tego składu w Meteor Makers możemy wyróżnić
Pierwsze miejsce The Gathering 2008. Pierwsze miejsce DreamHack Summer 2008. Pierwsze miejsce WEC eStars 2008. Pierwsze miejsce SWC 2008. Drugie miejsce EM3 Global Challenge Dubai oraz drugie miejsce Intel Extreme Masters 3. 29 kwietnia 2009 roku Meteor Makers zbankrutowało, no i nasza złota piątka pozostała bez organizacji. Po niewielu ofertach Filip Kubski wraz z pozostałą czwórką doszli do koncernu Wicked Esports. Wówczas ta organizacja miała jeszcze drużyny w Docie, Warcraftie 3 oraz Pokerze. Także decydując się na kolejną grę Wicked, nie przemyślało tego, że być może będzie im brakować funduszy na utrzymanie wszystkich ekip. Dlatego 29 lipca 2009 roku dawni gracze Pentagramu odeszli z Wicked Esports z powodów finansowych. Do ich jedynego udanego występu pod tą banderą można zaliczyć pierwsze miejsce DTS Cup 2009. Wracając do sytuacji z 2009 roku, nasi polscy zawodnicy mieli jeden z najgorszych okresów w historii. Ponieważ rzadko widzieli swoje wynagrodzenia, przez co powstawały wątpliwości, czy aby na pewno będą mogli się z tego utrzymywać. Przez pewien czas bez organizacji grali pod nazwą AGAIN. Po około 2 miesiącach bez żadnego koncernu wreszcie złota piątka dołączyła do Vitriolic Gaming. Polscy gracze mieli nadzieję, że wreszcie znaleźli organizację, która sprosta ich oczekiwaniom. Niestety, pomylili się i po upływie około 5 tygodni nasi rodacy zostali na lodzie. Od 1 listopada 2009 roku grali ponownie pod nazwą AGAIN. Pomimo wielu problemów, jakie polscy zawodnicy mieli w tamtym czasie, udało im się pojechać na WCG 2009. Ten turniej był takim być albo nie być dla naszych rodaków. Mimo wielkiej presji, jaka na nich ciążyła, udało im się wygrać World Cyber Games 2009. Tym samym zdobyli 35 tysięcy dolarów. Wszystko zaczęło powoli wychodzić na prostą. Filip dużo mówił o tym, że już na początku roku 2009 zamierzają podpisać kontrakt z jakąś firmą. Jak mówił, tak też zrobili i 16 lutego 2010 roku czwórka z 5 graczy podpisała umowę z Frag Executors. Dlaczego tylko czwórka? Otóż narastający konflikt doprowadził do tego, że Luke postanowił odejść z zespołu. Tym samym za niego do drużyny wszedł Jarosław Pasza Jarząbkowski, który na początku spotkał się z negatywnym odzewem ze strony fanów. Ale po jakimś czasie Jarosław zaczął pokazywać, że jest godnym następcą Łukasza Wnęka i ludzie nieco mu odpuścili. Wracając jeszcze do Luka, to Filip Kubski wypowiadał się często, że Łukasz ma bardzo trudny charakter i czasami ciężko się z nim współpracowało. Zostawiając już tę sprawę na bok, to aktualna piątka grająca we Frag Executors powoli odbijała się od dna, w którym byli. 17 października roku 2011 kontrakt pomiędzy graczami a organizacją skończył się. Pomimo wielu starań nie udało się działaczom FX-ów znaleźć sponsora, dlatego zawodnicy musieli opuścić Frag Executors. Tym samym Polacy z powrotem grali pod nazwą AGAIN. Po 2 miesiącach złota piątka podpisała kontrakt z niemieckim koncernem ESC Gaming. I to właśnie wraz z tą firmą cały nasz rodzimy skład przeniósł się na nową wersję CS-a, czyli Counter-Strike Global Offensive. Ich ostatni turniej jeszcze w starszej wersji Counter-Strike'a 1.6 Game Gun 2010 odbył się 26 lipca 2012 roku. Zawody te miały miejsce w Hiszpanii, w mieście Bilbao, gdzie jako SC Gaming nasi rodacy zajęli 3. miejsce. A pierwszym turniejem już w tej nowszej wersji, czyli Counter-Strike Global Offensive, nosił nazwę Soundblaster CSGO Challenge i rozgrywał się w Danii, a nasi zawodnicy zajęli 2. miejsce. Do ich udanych występów pod patronem ESC Gaming możemy zaliczyć pierwsze miejsce World Cyber Games 2011, pierwsze miejsce Intel Extreme Masters 6, 3., 4. miejsce DreamHack Summer 2012. Podczas 2013 roku zaczęły rozsiewać się nieprzyjemne plotki na temat naszego polskiego zespołu. Niestety parę z nich okazały się prawdą i 18 lipca 2013 roku Mariusz Lord Cybulski, który z drużyną był związany od ponad 9 lat, musiał odejść z niego. Na swoim oficjalnym Facebooku napisał: "Prawda jest taka, że za długo ze sobą gramy i po prostu nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka w życiu i w grze. Czuję, że w przeciągu ostatnich miesięcy poczyniłem jakiś postęp, ale najwidoczniej to było za mało. Kolejnym powodem jest to, że sporo osób uważa, że jestem zbyt słaby, by grać w tej drużynie i to powoduje, że również ja zaczynam myśleć w ten sposób. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich za ten czas. Do widzenia i do zobaczenia w realnym życiu." To nie jedyne złe wieści, jakie napływało od naszej złotej piątki. Otóż 5 września 2013 roku Jakub Kuben Górczyński postanowił zakończyć swoją karierę. Było to spowodowane tym, że został on usunięty ze składu. Również Wiktor Tas-Wojtas oraz Filip Neokubski myśleli nad zmianą platformy na League of Legends. Takie myślenie brało się stąd, że Filip nie był do końca przekonany, czy jest w stanie nauczyć się nowej mechaniki, jaka jest w nowej wersji jego ulubionej gry. Początki Neo w nowym tytule rzeczywiście nie były usłane różami, jednak z kolejnymi latami wszystko szło ku lepszemu. Ostatecznie Filip oraz Wiktor zostali przy Counter-Strike'u.
Jednakże 8 października 2013 roku SC Gaming wraz z pozostałą trójką zerwała umowę. Mimo wszystko Jarosław, Wiktor oraz Filip nie zamierzali się poddawać. Wierzyli, że będą w stanie również i w tym tytule zdominować całkowicie rywali, tak jak to było w Counter-Strike'u 1.6. Jak wiadomo, wiara czyni cuda i tak było w tym przypadku. Najpierw 8 października podpisali umowę z firmą Universal Soldiers, potem do składu przyjęli dwóch bardzo ambitnych młodych graczy. Razem zagrali wówczas parę turniejów, ja jednak postaram się przytoczyć tutaj tylko same dobre zawody, jakie udało się naszym rodakom rozegrać. A były nimi MS1 Fall Season, gdzie Polacy zajęli trzecie, czwarte miejsce oraz drugie miejsce Tech Labs Cup 2013 Finals. Niestety pozostała część nie poszła nowej złotej piątce zbyt dobrze, ogólnie ich początki w nowym składzie nie były zbyt owocne. Jednak z każdym kolejnym miesiącem robili niesamowicie szybkie postępy. 12 grudnia 2013 roku polscy zawodnicy opuścili szeregi Universal Soldiers i tym samym grali pod nazwą Again. Z takim szyldem udało mi się wystąpić na Star Ladder Star Series 8, gdzie zajęli pierwsze miejsce. Te zwycięstwo na pewno bardzo dużo dało naszym rodakom. Po miesiącu bez organizacji doszli do znanego nam dzisiaj Virtus Pro, gdzie 2 lutego 2015 roku Jakub Kuben-Górczyński dołączył jako trener. Niedawno Virtus Pro podpisało z Polakami kontrakt aż do roku 2020, także są to jedne z najlepszych lat, jakie Filip Kupski przeżywał w swojej dotychczasowej karierze. Zaskakujące jest to, że pod koniec roku 2015 Filip został wybrany jako 17 najlepszy gracz na świecie, a jeszcze 2 lata wcześniej myślał nad zmianą gry. Tak jak mówiłem, wiara czyni cuda, Virtus Pro w całym swoim dorobku 3-letnim miało naprawdę sporo osiągnięć, więc ja wymienię tylko jeden i najważniejszy. Pewnie nie tylko dla samych graczy, ale także dla fanów. Oczywiście mam na myśli pierwsze miejsce SL Major Series 1 Katowice 2014, gdzie po gładkim finale wygrali ze Szwedami z Ninjas in Pyjamas 2-0. Filip Kupski dotychczas w Virtus Pro zarobił na samych turniejach około 1 200 000 dolarów, co daje naprawdę kosmiczną kwotę pieniędzy. Oczywiście cały zespół w składzie, TAS, Neo, Snacks, Biali oraz Pasza grają w organizacji Virtus Pro do dnia dzisiejszego. Z ciekawostek, jakie można jeszcze wspomnieć o Filipie, jest na przykład to, że firma Zoe produkuje myszki FK, które były tworzone przy współpracy właśnie z Filipem Neokubskim. A jak dalej potoczy się historia Filipa, tego dowiemy się już niebawem. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam za jego obejrzenie, a czytał dla was Karol Pikispera.